Szachowy mentor to zawodnik, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Zawodnik, którego kilkanaście kont wyłapało bana na portalach szachowych. No i wczoraj, po kurczę w 10-12 latach, doszło wreszcie do rozliczenia z przeszłością na streamie u Bartka Xententaciona. Między innymi doszło też do pojedynku szachowego arcymistrza Igora Janika z szachowym mentorem. Także zobaczcie, co się tutaj wydarzyło, a później opowiem wam, co sądzę na temat całej sprawy. Poszła tutaj obrona sycylijska. Wcześniej było trochę dyskusji na temat przyspieszonego smoka. No, szachowy mentor tutaj bardzo negatywnie się, znaczy może nie bardzo, no ale negatywnie wyrażał się na temat mojego ukochanego debiutu, więc Igor Janik postanowił właśnie ten debiut odpalić, tym bardziej, że sam Igor ten wariant z powodzeniem od lat stosuje. No i teraz poszło skoczek C3, więc książkowe podejście. Ogólnie utarło się też dosyć mocno, że wariant Marczego jest jakimś turbo hiper problematycznym wariantem przeciwko przyspieszonemu smokowi. No i faktycznie tutaj biały ma mocne centrum i trzeba dobrze wiedzieć, co robić, żeby nie wyłapać lania, ale obiektywnie wszystko się zgadza. Biały tutaj zagrał skoczek C3, poszło goniec G7, oczywiście presja na skoczka, więc goniec został wyprowadzony, skoczek F6, no i tutaj goniec C4. I to jest taka subtelna różnica pomiędzy przyspieszonym a zwykłym smokiem. W zwykłym smoku mamy już zagrane posunięcie D6, w przyspieszonym nie, więc zawsze zostaje możliwość, żeby w jednym ruchu walnąć D5, co w niektórych wariantach się przydaje. I goniec C4 jest tutaj faktycznie takim typowym podejściem. Ostatnio wyłapałem niezłe lanie od Nakamury, który właśnie ten wariant mi zagrał. No dobra, w partii roszada, goniec B3. Goniec B3 jest bardzo ważnym odejściem, ponieważ jeżeli tutaj biały zrobi tak po prostu krótką roszadę, no to tutaj jest bardzo znana sztuczka, czyli bicie i D5. I tutaj no teoretycznie ten wariant jest oceniany jako równa pozycja, natomiast z praktycznego punktu widzenia no to to jest spełnienie marzeń każdego Sycylijczyka, który lubi smocze struktury, no bo ten goniec jest potężny, po linii B można tutaj atakować, a też w wielu przypadkach udaje się uruchomić tę przewagę na skrzydle królewskim, czyli 4-3 można tymi pionami pomaszerować, no i też przeciwnika zajechać, więc tę pozycję gra się czarnymi po prostu przyjemniej. Stąd goniec B3, prewencyjne odejście. No i teraz różne tutaj ruchy są stosowane. No można do zwykłych smoczych struktur przejść, można A5, A4, żeby odciągać figurę od defensywy w centrum. Hetman A5 jest grywane, skoczek G4 jest grywane. Jak to w przyspieszonym smoku, dużo różnych ciekawych zadymiarskich opcji. Natomiast tutaj Igor zdecydował się na trzeci ruch pod względem popularności w bazie czeskomowej, czyli wieża E8. I wieża E8 jest fajnym ruchem. Też zdarzało mi się to stosować. I tutaj idea wygląda absurdalnie na pierwszy rzut oka, ale tak naprawdę jest bardzo fajna. Ponieważ z jednej strony no można pomyśleć, że kurde, no arcymistrz tutaj oszalał, nie? Po cholerę mu ta wieża na E8. Przecież tutaj no ta linia E jest zamknięta na ten moment, no pasowałoby bardziej gońca rozwinąć. Natomiast idea to jest E6 i D5 i w sytuacji, kiedy biały ustawia się przez F3, no to wtedy okazuje się, że po wymianie faktycznie czarnemu zostanie izolowany pionek, ale z drugiej strony ta wieża po linii E się otworzy i to w wielu przypadkach może powodować spore problemy. Także jadowite podejście. W partii F3 właśnie zostało zagrane E6, no, które wygląda naprawdę absurdalnie. Tutaj taki szlaczek ustawiony, no czarne pola piekielnie osłabione, ale cóż. Przyspieszony smok to jest debiut dla prawdziwych Polaków. Nie chodzi o to, że ja mam źle. Ważne, żeby ten drugi miał gorzej.
No i faktycznie, struktura pionowa czarnego jest taka sobie, ale biały będzie miał jeszcze większe problemy. No i tutaj hetman D2, właśnie Igor przywalił klasycznie, czyli posunięciem D5. No i tutaj już zaczynają się problemy po stronie białego. No statystyki tutaj mówią jasno, że biały nie ma zbyt przyjemnej sytuacji. Właściwie wydaje mi się, że przeciwko przyspieszonemu smokowi to raczej krótka roszada. Większość wariantów, gdzie biały ustawia się do długiej roszady, to się kończy w jakiś nieprzyjemny sposób. No obiektywnie, stokwiszowo może i tamte warianty się zgadzają, ale jednak biały ma się o co martwić. I tutaj w partii nastąpiło bicie na C6. No faktycznie ciężko wskazać już na ten moment jakieś mądrzejsze ruchy, no bo przykładowo coś takiego, no wygląda groźnie. Faktycznie, długa roszada może zostać zrobiona, no ale cel będzie zrealizowany. A mało tego, czarny nawet może ulepszyć tę koncepcję i najpierw sobie zbić skoczkiem, żeby jeszcze tego gońca otworzyć. No i tutaj już zaczyna pozycja białego śmierdzić. Także w partii bicie na C6, no ale z tego oczywiście też czarny jest zadowolony, no bo centrum czarnego zostaje bardzo fajnie wzmocnione. No i teraz długa roszada. No to Igor, łopatologiczne podejście, rusza tutaj pionem z atakiem na białego króla. No i teraz cóż, w takich sytuacjach kto pierwszy, ten lepszy, więc zazwyczaj dobrym pomysłem jest po prostu kontrowanie, ale w partii poszło tutaj goniec A4, czyli blokada. No to Igor po prostu sobie obronił pionka, zostało zagrane goniec H6, goniec odszedł i dopiero teraz H4. No i teraz tak, czarny na pewno jest zainteresowany tym planem. No w tym kontekście na przykład skoczek D7, skoczek C5 czy skoczek B6 wygląda fajnie. No ale z drugiej strony ten skoczek no jednak przydałby się tutaj w defensywie po linii H, no bo tutaj błyskawicznie może się okazać, że czarny król będzie miał problemy. Więc w sumie Igor tutaj bardzo praktyczne podejście zastosował, no bo po prostu zbił na E4. No i teraz, jeżeli chodzi o tego rodzaju końcówki, no to końcówki w zdecydowanej większości przypadków w Sycylu są spoko dla czarnego, bo w Sycylu najczęściej czarny jest atakowany na królu, więc teraz tego ataku już nie ma. No ale obiektywnie coś takiego w okolicach równowagi wychodzi. W partii poszło hetman F2 z atakiem na hetmana, więc Igor po prostu odszedł. No i tutaj w sumie duży błąd został popełniony. No chyba trzeba iść za ciosem, jedyna w sumie jakaś realna szansa, tak mi się wydaje, na atak. W partii poszło G4, no i tutaj, co ciekawe, Igor nawet nie zbił, a zagrał skoczek D5. No to w sumie dosyć dziwna decyzja. No ale dobra, no odsłonięcie tego gońca wygląda całkiem fajnie. No ale bicie i odsłonięcie tego gońca oczywiście jeszcze mocniejsze. No ale skoczek D5 wystarczająco ok. No i teraz należało bić na E4, a poszło bicie na D5. No to pozwoliło tutaj mocarne centrum ustawić. No i partia się kilka ruchów później zakończyła, no bo tutaj król czarnego oczywiście całkowicie bezpieczny, po biciu na D4 hetman wkroczył do akcji, no i biały się tutaj poddał, no bo faktycznie ciężko sobie wyobrazić, że król białego tutaj przetrwa jeszcze kilka posunięć. Cały prawie 9-godzinny stream Bartosza, Igora i właśnie szachowego mentora możecie sobie obejrzeć na kanale XXXTentacjona. Nie wiem, czy z tego będzie Bartek robił jakiś skrót na YouTube'a, ale myślę, że by się przydało. Mało kto ma czas oglądać aż tak długi materiał, ale no, kilka tysięcy osób śledziło całą sprawę. Więc tak, po pierwsze muszę powiedzieć, że no, jakiś szacunek na pewno się należy za przyznanie się do oszukiwania w szachach po tylu latach, gdzie szachowy mentor oczywiście odpierał wszelkie tego typu zarzuty do tej pory. Myślę, że mało kto miałby odwagę, żeby po tylu latach się wycofać ze swoich twierdzeń. Także w sumie wydaje mi się, że spoko. Tak samo
szachowy mentor przyznał się do wielu innych występków typu zakładanie multikont na różnych platformach szachowych, do wystawiania sobie fejkowych opinii pod swoją książką i do różnych tego typu rzeczy. Także w sumie fajnie, że zdecydował się na tego typu oczyszczenie. XXXTentacion nawet się zapowiedział, że jeżeli faktycznie szachowy mentor zrobi takie oczyszczenie, to zrobi z nim jakiś content, powiedzmy takie wyciągnięcie ręki na zgodę. Także w sumie też fajna idea. Chociaż muszę powiedzieć, że co do tego mam pewne wątpliwości. Zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie, jaki tam content zostanie stworzony. Bartek się zapowiedział, padł pomysł zrobienia jakiegoś szachowego odcinka podcastowego, w sumie spoko, żeby tam pogadać o jakichś innych tematach niż oszustwa szachowe. Także ciekawe, w jaki sposób to wyjdzie. Ja tam włączyłem się w tę dyskusję i zaproponowałem, że w sumie uczciwie rozwiązaniem byłoby takie, że teraz szachowy mentor po tym, jak się przyznał, dostaje taki kredyt zaufania, no i po prostu będzie działał w szachowym świecie na YouTubie, na Twitchu, czy co tam sobie wymyśli. No i jeżeli faktycznie teraz będzie działał uczciwie, no to myślę, że jakaś część widzów postanowi mu wybaczyć. A taki odcinek podcastowy będzie fajnym takim startem na drodze do odkupienia. Także ręka została do szachowego mentora wyciągnięta. Co on z tym zrobi, no to to już jest inna kwestia. Jeżeli chodzi o moją jakby opinię, czy co ja w tej sprawie chcę zrobić, no to tak jak mówiłem właśnie na streamie, wydaje mi się, że ani szachowy mentor mnie nie polubi, ani ja jego nie polubię. Wydaje mi się, że nie ma sensu, żeby udawać, że będzie inaczej. Także ja, tak jak to od kilku lat robiłem, nie zamierzam już tej dramy poruszać więcej razy. Wydaje mi się, że najlepiej, jak każdy pójdzie w swoją stronę. Jeżeli faktycznie szachowy mentor wróci na drogę poważnych szachistów, czyli oczywiście uczciwie będzie grał, to przede wszystkim, no to spoko. Czy tak będzie, no to zobaczymy. Ja liczę, że tak, bo szkoda by było, gdyby cały ten sąd ostateczny i tak dalej, żeby cały ten stream poszedł na marne. Także, krótko mówiąc, ja kończę temat szachowego mentora, no i zobaczymy, jak jego dalsza kariera się potoczy.